Witajcie kochani. Jestem dzisiaj sam na dość urokliwym jeziorku. Za tydzień mamy tutaj zawody i przyjechałem sobie potrenować. Nie mówiłem tutaj z 2 lata, 3 może. Znaczy 3. Ale z tego co pamiętam, to blisko brzegu obfituje tutaj wzdręgi i płocie. Nieduże, ale jest tego masa. Byłoby najmniej. I myślę, że to będzie klucz do sukcesu. Dzisiaj nawet nie wyciągałem federa. Wyciągnąłem 2 baty. 7 i 5. I myślę, że właśnie tymi 2 batami będę robił wynik. Taki mam zamiar. Więc dzisiaj przyjąłem sobie tymi batami potrenować. Piąteczką tutaj przy grążelach. Siódemką na otwartej wodzie. Zanęty miałem z ziemią około 8 litrów. Myślę, że to starczy. Na zawody może zrobię troszkę więcej. To wszystko zobaczymy, jak się dzisiaj to będzie rozgrywało. Zanęciłem sobie już. Mogłem nagrywać z godzinkę temu, ale nie dało się, bo miało nie wiać, nie wiem skąd ten wiatr, ale wieje dość mocno. Zdrówko, kaweczkę piję. Więc w tej chwili zanęciłem, przygotowałem 2 baty i będziemy próbować. Na haczyk idzie albo kukurydza, albo biały robak. Nic innego nie kombinuję. Mam zamiar strzelać konopią i to wszystko, ale wiecie jak to jest. Zamiary są różne, a sytuacja podczas łowienia weryfikuje, co trzeba, a czego nie trzeba. No i zobaczymy. Posiedzę, myślę, że 4-5 godzin. No i zobaczymy. Myślę, że te kilka kilogramów się chwyci. Taki mam zamiar. I tyle. Zostańcie ze mną, oglądajcie. Zobaczymy, co się uda. Bardzo fajnie się wkręciły w zanętę, tak gdzieś po 15-20 minutach. Na razie cały czas z godzinkę już łowię. Raz na kukurydzę, raz na magetcy. Biorą i na to, i na to. Także nie ma problemu. Problem mam ja, bo łowię na 1-gramowy zestaw, a wieje. A nie wziąłem sobie gotowych zestawów w domu. Bo tu dzisiaj jestem praktycznie. I jest rybka. Nic nie przygotowane, po prostu tak. Wieczorem spakowałem się. No i rano pojechałem, nie? Czy na kukurydzę, czy na magetcy nie ma problemu. Tylko, że na kukurydzę trzeba troszkę dłużej poczekać. Na magetcy wzdręgi biorą praktycznie od razu. Czyli na białe robaki, nie? Ale przydałby mi się zestaw 2-gramowy. No ale za tydzień już będę przygotowany. Bat 7. Fantastyczny bat. Pierwszy raz na niego łowię, kupiłem sobie w Polsce. Polecił mi go Kacper Górecki i rzeczywiście bat leciutki do łowienia na jeziorze, fantastyczna sprawa, czy na kanale, nie ma problemu. Jest bardzo szybki, gaśnie od razu, fantastyczny. Widzicie, już rzuciłem na kukurydzę, trzeba dłużej czekać. Gdybym założył 2 robaczki, branie byłoby praktycznie od razu. A tutaj cały czas systematycznie rzucam sobie kulkę. Tu na 5 metr.
że gdyby tam ucichło, no to cały czas utrzymuje tutaj wzdręgi przy życiu, nie? Tylko że mówię, tutaj ta wzdręga będzie drobna, więc bardziej skupiam się tam, na otwartej wodzie, głębokość jakieś, myślę, 3,5 metra. No i zobaczymy. I jest rybka. To dość ładna. Na zawodach fantastycznie taką rybą się buduje wynik. Ja dzisiaj nie jestem po to, by budować wynik, żeby sobie poćwiczyć tak naprawdę, bo dawno na bata, stricte na bata nie łapałem. Jakieś miesiąc temu pojechałem na rzekę i właśnie wziąłem bata 8, fenomenem Iwardi, i tak wiało, że przy drugim rzucie strzeliłem. I dzisiaj po prostu jest znowu. I dzisiaj miałem troszkę taką blokadę znowu przy tym wietrze. Troszkę się wystraszyłem. Ale mówię, no nic, no trzeba trenować. Chociaż dzisiaj miała być flauta. Na szczęście nie ma tego słońca, co było wczoraj i przez ostatnie parę dni. Także wędkarsko jest pogoda fantastyczna. Tylko ten wiatr. Wiatr czy wiatr? Wiatr. Wiatr. No ale że to Irlandia, więc to nic dziwnego. Ale fajnie jest. Ryba naprawdę bierze. Nie ma najmniejszego problemu. Co kilka minut szczelę tam z procy konopią. 2-3 ziarka kukurydzy szczelę. Cały czas trzeba utrzymywać tą rybę. Wiecie, samą zanętą ściągniecie rybę na stanowisko, ale żeby ją przytrzymać, no to musicie jej dać jeść. No niestety. Jest. Ale coś te wzdręgi odeszły. Weszły płotki, co mnie zresztą cieszy, bo te wzdręgi były malutkie. Kilka tam może ciut większych wielkości jak płoć, a tak to reszta małe, nie? Doszczelimy. Trochę z konopi. Cztery ziarka kukurydzy. Żeby zaznaczyć swoją obecność. I tyle. Przyjemny dzień. Ogólnie jest ciepło, tylko wieje. Dawno tu nie byłem. Ale jest fajnie. Zobaczymy, jak pójdzie na zawodach. To też w zależności od losowania, prawda? Okres, koniec wakacji. Mało nas będzie. Ludzie łapią ostatnie podrygi ładnej pogody i powyjeżdżali sobie.
Więc będzie nas dosłownie kilka osób. Jak będzie, to się okaże na zawodach, gdzie polucuje, czy tu, czy tam na betonach. Na betonach jest troszeczkę głębiej, bliżej brzegu. Co też myślę, że z batem będzie dobrze. Widzicie, na kukurydzę nie biorą od razu. Ale cięższa. Dwa magetsy. Od razu się melduje wzdręga, ale malutka. No nic, próbujemy dalej. Żebym nie był gołosłowny, nie założyłem teraz kukurydzy, tylko dwa białe robaki. No i zobaczymy. Ja obstawiam, że weźmie nieduża wzdręga. No i już mam. Nie, jednak płaska, ale malutka. Słuchajcie, mam szczupaka na bacie, rozumiecie to? Zacząłem małą podkę i... Czarno to widzę, kurde. Puścił. O. Dzięki temu płoć przeżyje. Ale to dobrze nie wróży, on tam jest. Nie odejdzie. Jest przy zanęcie. Jeżeli pojawi się jeszcze raz, to przechodzę na 5 metr tutaj bliżej. Nie dobrze. Biorą, pomimo tego ataku szczupaka, nie narobił wielkiej krzywdy, także prawdopodobnie po prostu odpłynął. Haczyk mam założony 12, a więc duży haczyk, bardziej pod kukurydzę, 12 Hayabuzy. Jest on znacznie lepszy niż ta 16, którą miałem wcześniej. Płoć, naprawdę ładną, proszę, przepiękna ryba. Bardzo jest delikatny, ale zarazem mocny, ma bardzo duży zapas mocy, więc takie ryby bez problemu
lądują na klatę. I kolejna poteczka. Chyba znowu szczupak. Raczej na pewno. Aha. 100%. W ciągłym płocie. Kurczę belek. A już myślałem, że go tutaj nie ma. Ale on tu jest. Jest blisko, dosłownie 3 metry ode mnie i tu mi będzie odcinał. Ajajaj, niedobrze. Puścił znowu. Taką ładną płoć. On nie jest duży, dlatego całej tej płoci do pyska nie weźmie. Jak już mówiłem, daję mu jakieś 60 cm. Więc przydałoby się dołączyć do akcji 160. On tu jest, tylko że jest dużo bliżej. Mamy jakąś fajną rybcie. Ładna płoć. Przepiękno. Słuchajcie, przepiękna płoć, naprawdę. Na delikatny zestaw. Ulala, coś pięknego. Ale rybcia, patrzcie się. Piękna płoć. Jaka gruba, wypasiona. Mam fajną płoć albo wzdręgę. Płoć, ładna płoć. Naprawdę ładna. No gdyby tak za tydzień mi szło, jak tutaj teraz, nie miałbym nic przeciwko. I znowu ładna płoć. Bardzo ładna. Co, pomimo że ryba bierze, chcę sobie spróbować, co się dzieje na 5 metrze tutaj. Więc odkładam tą, a zobaczymy, co się dzieje bliżej. Rzuciłem pierwszy rzut i zobaczymy. Kompletnie nie wiem, czy... O! No nie! To jest żart. Wzdręga. Ale widzicie, na tym polega, właśnie o to chodzi, że będę wiedział, co się spodziewać blisko brzegu, nie? Jeżeli przez kilka brań złowię takie rybki, no to nie ma sensu tutaj łowić, bo to szkoda czasu. Ale chcę mieć taką właśnie alternatywę, gdyby tam ryba odeszła lub po prostu ten drapieżnik, nie? Tu stricte i znowu była rybka, drobniutka na pewno. Tutaj stricte jestem przygotowany na wzdręgi, takie wyjście awaryjne, nie? Krótki bacik.
No i rzeczywiście, brania są tutaj też, no. A to musi być, wiecie, widzieliście zresztą, co wyciągam. Totalna drobnica. Troszkę tu popróbuję i zobaczę. Niekiedy właśnie tutaj spod nóg można szybciej odłowić. Przez pół godziny, przez godzinkę. Z pół kilo, z kilogram można. O, coś tam brało. Jest, ale. No tak jak myślałem. Tu przy nogach jest sieczkarnia. Ale jest, ale bierze. Więc zawsze jest jakieś wyjście awaryjne, nie? Zawsze jest jakieś wyjście awaryjne, kochani. Gdyby tam nie brało, to tutaj można się bawić. Zawsze to lepsze niż siedzieć i czekać, że się samo złowi, nie? Ale założę teraz jednego robaczka, bo w skoju jest taka drobnica. Ale też widzę, że tej drobnicy też nie ma dużo tutaj, bo to jest takie polowanie. O jest, coś tam wzięło. Trzecia wzdrążka stąd daje jeszcze szansę dwóm. Jeżeli nie złowię tutaj płoci, to rezygnuję z tego miejsca, bo to nie ma sensu, szkoda czasu. Jak już mówiłem, nie zmieniłem miejsca, dlatego że jest kolejna. I też wzdręga, wzdrążka. Nie zmieniłem miejsca dlatego, że na 7 metrze przestało mi brać, tylko skoro sobie tutaj polęciłem, to chciałem zobaczyć, czego się można spodziewać. I po prostu blisko jest drobnica. Totalna drobnica. I kolejna piękna płoć. I kolejna. Bardzo fajna płoć. Kolejna fajna płoć.